Dobry wieczór Państwu. Wieczór wspomnień o Edypu Lipińskim. Myślę, że czas zacząć. Ja się nazywam Marta Berkut-Burzyńska. Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj być tutaj razem z Państwem w Muzeum Karykatury przy ulicy Koziej. Będziemy wspominać Edypa Lipińskiego, wybitnego karykaturzystę, satyryka, dziennikarza, scenografa, ilustratora, grafika, współzałożyciela Szpilek, założyciela i wieloletniego dyrektora Muzeum Karykatury, w którym dzisiaj się znajdujemy, ale także ojca, przyjaciela będziemy wspominać w tym wspaniałym gronie. Są z nami, przedstawię oczywiście naszych gości, panelistów, tych, którzy będą wspominać Edypa Lipińskiego, Zuzanna Lipińska, rysowniczka i graficzka, córka twórców znakomitych rysowników Edypa Lipińskiego i Anny Gosławskiej-Lipińskiej. Hagi, witam serdecznie. Jest z nami również Irena Karel, aktorka teatralna i filmowa, artystka kabaretowa, z którą Edyp Lipiński przyjaźnił się i współpracował m.in. w telewizji. Tomasz Lipiński, syn Edypa Lipińskiego, muzyk, wokalista, autor tekstów, kompozytor, gitarzysta i lider takich zespołów jak Brygada Kryzys i Tilt Bravo. Jest z nami również Ferdynand Ruszczyc, współpracownik i następca Edypa Lipińskiego w Muzeum Karykatury na stanowisku dyrektora, następnie dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. Mamy do dyspozycji dwa mikrofony. Ja myślę, że nie będziemy ryzykować tego, żeby bez mikrofonów tutaj z Państwem rozmawiać i rozmawiać między sobą, także jakoś podzielimy się tymi sprzętami. Czy rzeczywiście jest tak, że każdy, kto wspomina Edypa Lipińskiego, się uśmiecha? Chyba tak. Widać po pytaniu. Działa mikrofon, działa. To prawda, że każdy się uśmiecha. To mogłabym zanurzyć, ja to mam szczęście, ale przy panu Tomku nie śmiem. Ale miałam szczęście, naprawdę, bo jak zostałam magistrem, to za chwilę potem byłam członkiem kabaretu Dudek, gdzie Eryk ze swoją żoną. Eryk robił scenografię, a Maruszka robiła kostiumy. I to naprawdę to było. Już było wielkie szczęście, bo to był pierwszy program kabaretu, więc wszyscy się tak fantastycznie starali, żeby ten pierwszy program był wspaniały i stworzyliśmy tak jakby taką rodzinę ludkową. I potem nagle moi znajomi mówią mi, że w Szpilkach tam była taka mała rubryka. Okazuje się, że Irena Karel, która nam się podoba. Trochę mnie to peszyło, bo nie wierzyłam. Kupiłam Szpilki i rzeczywiście tak Irena Karel, która nam się podoba. I ja zamieszkałam w domu, tamka 49, w którym mieszkał Anatol Potemkowski. To było w jego rubryce, więc ja mu tak grzecznie dziękuję, a on mówi, nie, nie, to Eryk Lipiński, z powodu, że jesteś w Dudku, to wyszło w Szpilka. No już miałam trochę szczęścia, naprawdę. I mogę? Dalej. Mieliśmy próby do Dudka i tak się złożyło, że przyjechał mój dziadek z Kanady. I tak umówiłam się z dziadkiem, że wpadnie do mnie do Nowego Świata, że mnie zabierze. I jeszcze jesteśmy na scenie tam wszyscy razem. I tak już kątem oka zauważyłam, że dziadek jest. A potem z tym patrzę, a dziadek rozmawia z Erykiem. Tak się śmieją, Dziegoński mówi, o, to już Erika ma bez głowy, nie przyjdzie do nas, jakiś znajomy do niego przyszedł, tak patrzę, rozmawia z moim dziadkiem. Skończyliśmy próbę, podchodzę, a panowie się rozmawiają fantastycznie ze sobą, jak się całe lata znali. I Erik mówi, Mirka, dlaczego nie powiedziałeś, że twój dziadek urodził się w Żytomierzu? No właśnie, ojciec Erika urodził się w Żytomierzu, to było fantastyczne. A tak na koniec powiem o takim wielkim sercu Erika. Naprawdę po śmierci mojego męża Erik zadzwonił do mnie, czy może wpaść i zobaczyć obrazy mojego męża.
potem się zdziwiłam, że wiedział. Mój mąż był operatorem filmowym, więc tak. A że malował, to tylko myślałam, że ja wiem. I przyszli do mnie wtedy i nigdy nie zapomnę tego pobytu Eryka u mnie w domu, bo to było opowiadanie o tych obrazach też, ale opowiadał mi o człowieku, a nie znał mojego męża. Znali się tylko tak, że mój mąż był operatorem filmowym, ale z tych obrazów wyczytywał wszystko to, co mój mąż, już nieobecny, chciał mi przez te obrazy powiedzieć. Nie zapomnę tego, to było naprawdę wspaniałe. Miał tak wielkie serce i tak potrafił dbać o ten zespół, który się tak urodził w tym Dudku, bo to, była to taka naprawdę rodzina Dudkowa. Było to coś serdecznego, miłego. I nigdy tego nie zapomnę. Dzięki ci, Eryk. Spytałam o ten uśmiech. Tu jest i uśmiech, i wzruszenie. No, tak jak powinno być właśnie na takim spotkaniu, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję. Moje pierwsze spotkanie z Erykiem, tutaj pani mówiła o odwadze, o uśmiechu i o rodzinności. Muszę przyznać, że Eryk był bardzo odważnym człowiekiem, bo w czasie pierwszego naszego spotkania tutaj trafiłem do muzeum przez przypadek, robiłem jakąś kwerendę, spodobało mi się miejsce i zadałem głównie może pytanie, czy tu nie byłoby pracy dla młodego historyka sztuki. Na następnym spotkaniu już dostałem angaż. Jako starszy asystent rozpocząłem pracę w Muzeum Karykatury. Muszę przyznać, że to było dla mnie wielkie przeżycie i wyróżnienie. Tym bardziej, że pani wspomniała, że po Muzeum Karykatury trafiłem do Muzeum Narodowego, ale do Muzeum Karykatury też trafiłem z Muzeum Narodowego. Tam byłem asystentem, że lata 80. Muzeum Narodowe były smutne i mało zachęcające dla młodych ludzi, w związku z tym stamtąd czekałem. Tutaj znalazłem przystanek dzięki Erykowi i tak zaczęła się nasza współpraca. Myślę, że w czasie dzisiejszych wspomnień jeszcze będzie wiele okazji, żeby o różnych rzeczach wynikających z tej naszej przyjaźni, no tak mogę powiedzieć, jeszcze państwu powiedzieć. Tak, oczywiście jeszcze będziemy pytać pana, to jest ten był szefem Eryk Lipiński, ale tak jeszcze wzbudzając trochę takie ogólne wspomnienia, Eryk Lipiński sam podobno nie lubił sytuacji nielubienia, czyli raczej przyjacielskimi wiązami starał się łączyć z ludźmi. Kiedy ja o nim myślę, a znam go tylko i wyłącznie z archiwalnych nagrań telewizyjnych, to widzę takie śmiejące się oczy, bardzo życzliwe, śmiejące się oczy. A w istocie podobno Eryk Lipiński był człowiekiem słuchnym. No właśnie, bo to jest to pytanie, czy malujemy czy malujemy laurkę, czy smujemy na opowieść o prawdziwym człowieku. A rozumiem, że to dobrze. Więc sytuacja jest, proszę sobie, o wiele bardziej skomplikowana. Dlatego, że tata przeszedł w swoim życiu nie jedną, że tak powiem. Poczynając od dzieciństwa, które do 13 roku życia spędził w Moskwie, w bardzo ciekawych czasach, bo od 1911 do 1921 roku, gdzie zaznał i głodu, i biedy, i zimna, gdzie właściwie musiał sobie dawać często radę jako młody chłopak na ulicy, żeby przetrwać, o czym mało kto wie. Kiedy przyjechał do Warszawy i jako 13-latek i tutaj kończył szkoły, tutaj jeszcze w zasadzie mieszkali w Zielonce, tak, ale powiedzmy Warszawa zawsze była jednak tym miejscem, które było jego miejscem. I w momencie, w którym jego kariera wydawała się właśnie startować do dużego lotu, wybuchła wojna. Wojna, w której był i była Rakowiecka, i inżynier Rakowiecki, i Pupawiak, i przede wszystkim był obóz koncentracyjny Auschwitz.
gdzie tata trafi w ogóle drugi transport w ogóle z numerem 2022. Co ciekawe, mieszkał później na Marszałkowskiej 22, ale już 22. Interesujące koincydencje z tego. Ja jestem jedynym na pewno tutaj siedzących tutaj, oprócz pani Marty, jedyną osobą, która właściwie nie miała z nim kontaktów profesjonalnych. A nasze kontakty, czy nasze życie, jakby to powiedzieć, ojca z synem i syna z ojcem, było dość skomplikowane, dlatego że myśmy się nie znali do mojego 9 roku życia. Ponieważ, żeby nie rozwijać zanadto tej historii, tata był człowiekiem, który wspaniale nawiązywał cudowne relacje z ludźmi, pod warunkiem, że nie byli to ludzie mi bliscy. I to była oczywiście jego jakaś tam tragedia, czy jego powiedzmy sobie, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, deficyt emocjonalny, czy coś w tym sensie. Natomiast niewątpliwie coś takiego istniało. I to jest przedziwne, dlatego że myśmy zresztą odkryli z Ruską już po daty śmierci, kiedy penetrowaliśmy jego przepasną Rafila tak naprawdę, że cierpiał na depresję. Że miał tygodnie całe, kiedy w zasadzie był wyłączony z funkcjonowania i że to było ukrywane przed światem, bo jako satyryk przecież nie mógł cierpieć na depresję. Świat i życie jest zawsze bardziej skomplikowane niż to wygląda na pierwszy rzut oka. Tata był niewątpliwie niezwykłym i wybitnym człowiekiem pod wieloma względami. Pod innymi względami był oportunistą. Potrafił się zachowywać wspaniale, potrafił się zachowywać haniebnie. Tak jak podejrzewam większość z nas. Natomiast to, że siedzimy tutaj dzisiaj wśród... Poza tym Państwo oczywiście wiedzą, że im dłużej żyjemy, im dłużej wędrujemy przez życie, tym zdaje się więcej tolerancji pojawia się w nas dla naszych rodziców, dla innych bliźnich, dlatego że zaczynamy sobie coraz lepiej zdawać sprawę z własnych błędów, z własnych niedoskonałości, z własnych różnych tego typu historii. Tak, także, ale to, że tutaj dzisiaj siedzimy, dowodzi, że odcisnął naprawdę niezwykłe piętno. Znaczy, jak ja sobie pomyślę, że zakładał to muzeum, będąc starszym niż ja jestem w tej chwili, to po prostu mi się wierzyć nie chce. Tak? I był absolutnie tytanem pracy. To znaczy, praca była dla niego właściwie sposobem na życie. Bo jego kontakty towarzyskie były przeważnie kontaktami zawodowymi. Dzisiaj to nie idzie, bo dzisiaj właściwie jesteśmy tak zapracowani, że większość kontaktów towarzyskich nam się pokrywa. Kiedyś to nie było tak oczywiste. Miał paru takich, powiedzmy sobie, znajomych czy przyjaciół z innych branż, aktorów często właśnie, lekarzy. Tym niemniej to, że był tak nieprawdopodobnie aktywny, to, że przez całe swoje dorosłe życie właściwie funkcjonował w taki sposób, że wymyślał jakieś projekty, wymyślał jakieś nowe rzeczywistości i dążył do tego, żeby je realizować. Czy to były szpilki, czy to było biennale, czy to było muzeum, czy to było cokolwiek po drodze. Tak? Czy to była książka, każdy kolejny talent, felieton. I powiedziawszy to wszystko, co powiedziałem, muszę też powiedzieć, że mu bardzo wiele zawdzięczam w pewnych obszarach, które dziś okazują się bardzo ważne. To znaczy, o ile oczywiście brakowało mi go strasznie w tych pierwszych latach życia, o tyle nauczył mnie na przykład patrzeć na historię. Patrzeć na historię jako na procesy różnego poziomu, tak? I rozumieć w ten sposób to, co się dzieje dzisiaj. I to jest bardzo cenne. Bardzo cenne, też szalenie sobie cenię to, że chociaż
Oczywiście był członkiem partii, no bo nie mógł być redaktorem naczelnym i robić wielu rzeczy i tak dalej, i tak dalej. To on był właśnie człowiekiem, który jak miałem bodajże 17 lat, to usiadł ze mną i precyzyjnie mi wyjaśnił, na czym polega PRL. Jak to funkcjonuje. I co to jest tak naprawdę, pozbawiając mnie resztki złudzeń, tak. Więc oczywiście wiele rzeczy dotyczących projektowania czy sztuk pięknych, bo się tym tak półamatorsko, półzawodowo na głównie swoje potrzeby zajmuje. I tu oczywiście wpływ mojej mamy, która była graficzką też, szefową graficzną tygodnika Świat przez całe lata. I od niej się nauczyłem mnóstwo, ale od niego też i od siostry też ogromnie dużo, także przekazuję pałeczkę. No właśnie, pani Zuzanno, jakim ojcem był Elek Lipiński? Czy pani wybory życiowe były podyktowane jakąś jego wolą, nadzieją? Bo wiem, że on bardzo był wpatrzony w panią, jako artystkę również, i pokładał w pani wielkie nadzieje. Tak z tych relacji widać, że też tak bardzo czule pani towarzyszył. Jeszcze spytam oczywiście o ten wybór drogi pana Tomasza, ale jak było z panią? To znaczy, w jakim sensie było, czy mnie zachęcał do tego, być graficzką? Czy taką wolność wyboru, czy tak? Tak, tak, zawsze, zawsze. I mówił, że jest bardzo mało kobiet, które zawodowo pracują jako graficzki. Mówił, może ty będziesz jedną z nich. Bardzo mnie do tego zachęcał. Ale chciałabym tutaj powiedzieć coś, Tomek zrobił bardzo gruntowną analizę. Coś takiego, co na co dzień. Tata był optymistą po prostu w każdej sytuacji. Programowy. Tak. On nigdy nie panikował, nigdy się nie przejmował. Zwalczał we mnie wszelkie takie objawy, jakieś co to będzie. To nic nie będzie. Patrz na wszystko z dystansem. Przeczytaj sobie na przykład gazetę sprzed tygodnia i zobacz wtedy, jak wszystko to, co nam się tydzień temu wydawało takim straszliwym jakimś wydarzeniem, jak to po prostu patrzymy na to z dystansem. I on to bardzo praktykował. Nie denerwował się, jak się spóźniał, jak były korki. Nie denerwował się, jak czekał na autobus. Po prostu zawsze mówił, mam o czym myśleć, albo miał jakiś szkicownik, coś rysował. I tak samo w polityce. On analizował, ale nie był optymistą, nie był pesymistą. I nienawidził tego, jak ludzie załamywali ręce, panikowali i tak dalej. I miał właściwie z uśmiechem do wszystkiego podchodził. Ja go nie próbowałam sobie przypomnieć jakąś sytuację, kiedy byłby jakiś zły, na przykład wściekły, załamany. Nie mogą sobie nic takiego przypomnieć, oprócz jednego wypadku, kiedy umówiłam się z nim u mnie w Londynie, w domu, bo on nie mieszkał u mnie, tylko tam jakiś znajomych, i spóźniłam się godzinę, bo coś tam metro nadaliło. I to był właściwie jedyny raz w życiu, kiedy był bardzo zły. Potrafił się zdenerwować. Ja myślę, że to też jest taki, że to też taki mechanizm jakiś ratunkowy, dlatego że jak też mi kiedyś powiedziałeś, że tam pytałeś jaką zupę chce czy coś, on powiedział, Auschwitz mnie o to nie pytali. Więc ja myślę, że to jest to, że to jest ta historia, że po prostu już nic gorszego nie może się wydarzyć, tak? To znaczy właściwie nie ma się czym przejmować, bo ponoć jak wrócił po tych tam 10 miesiącach, to przez długi czas miał takie rodzaj psychozy, trzeba powiedzieć. Wydawało mu się, że jest cały czas, że to mu się śni, że się za chwilę obudzi w obozie. Więc proszę sobie wyobrazić, co tam się musiało dziać, tak? Co to za trauma, co ten człowiek musiał przepracować w sobie, żeby stać się takim właśnie programowym optymistą z założenia. I mu to rzeczywiście wychodziło. Nawet wtedy, kiedy mu wychodziło, jak mu nie wychodziło, to się chował. Ale jak wychodził do ludzi, to właśnie taki. I to jest niesamowite dla mnie. To jest taki aspekt, który trochę właściwie umyka w całej tej historii, że on w jakimś sensie te demony Auschwitz okiełznał. Ale chciałam o to zapytać, bo też czytając pamiętniki, myślałam sobie, czy
Czy to był ten moment, kiedy jest pisał, że opowiedział te historie dramatyczne swoje losy wojenne, czy na przykład wracał do tego w rozmowach, we wspomnieniach? Powiedział też, że to, co opisał w swoich pamiętnikach, to jest w ogóle maleńka część tego, co to było. Po prostu tego się nie da. Nie wiem, sceny nie potrafimy wyobrazić. Czyli wyobrażam sobie też, jakim przeżyciem musiało być dla Państwa lektura tej książki, do której lektury też Państwa, którzy jeszcze nie czytali, chciałbym oczywiście zachęcić, bo tam jest całe Tak. Panie dyrektorze, tutaj padały słowa optymizm i od razu chciałam się spytać, czy był też szefem optymistycznym. Jak sobie z tym wszystkim tutaj przecież radził? Ta walka o muzeum karykatury trwała wiele lat. Tak naprawdę zaczęło się wszystko od nielegalnej działalności, jak sam to pisał w pamiętnikach. Optymistą był wielki i zawsze myślał o przyszłości. Tak jak tutaj dzieci jego wspominały. Nigdy nam o tym, co było, nie chciał mówić. Nawet czasami nie stwarzał takiej sytuacji, żebyśmy o tym rozmawiali. Wręcz przeciwnie, przyjeżdżał do pracy przywożony przez swoją żonę Maruszkę, naładowany pomysłami. Jak te pomysły czasami się rodziły, to zaraz parę anegdot to powiem. Ale zawsze oczekiwał wysłuchania i przystąpienia do realizacji. I to rzeczywiście dla nas było budujące, tym bardziej, że był od nas o wiele starszy. Między nami była różnica 51 lat, więc to prawie dwa pokolenia. Ale z jego zachowania, z jego sposobu mówienia w okresie tego nie poczuwało. Był bardzo młodzieńczy, twórczy i do końca swoich dni takim właśnie pozostał. To z jednej strony. Z drugiej strony też muszę pamiętać, że nie tylko stworzył Muzeum Karykatury, które zaczynało jako oddział Muzeum Literatury, później przeniosło się tutaj, później była walka o tak zwane archiwum, czyli miejsce, gdzie będą przechowywane obiekty, gdzie będą naukowo opracowywane. To wszystko wymagało determinacji, tak jak tutaj padało. Znał wszystkich i wszyscy go znali. To też jemu i nam ułatwiało funkcjonowanie. Proszę też pamiętać, że stworzył Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury. Karykaturzyści czy artyści satyry te 30 lat temu nie byli postrzegani w środowisku może tak jak dzisiaj. Byli, no może się niektórzy, którzy są na sali się oburzą, ale byli troszkę na marginesie. Trzeba było tym ludziom dać wiarę, że są twórcami. I z jednej strony oczywiście organizowanie tutaj wystaw im poświęconych, ale także właśnie powołanie Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, które notabene nie doczekało się jeszcze strony Wikipedia. To też jest jeszcze moment, który powinno się szybko wypełnić. Ale to stowarzyszenie dało szansę i wiarę tym ludziom, że warto. Powstawały wystawy członków stowarzyszenia. I to także jest bardzo ważna jego działalność, o której w tym momencie i w ramach tych wspomnień trzeba to zaznaczyć. I może jeszcze na końcu, żeby tak. Nie, proszę. Miał też taki swój system już później, kiedy po roku naszej współpracy, co też dla mnie było wielkim wyzwaniem, zaprosił mnie, bo mnie to ostrzegano, że jak cię Eryk zaprosił do domu na Natolińską, to uważaj. No i rzeczywiście przyszedł taki moment, panie Fredku, bo wtedy jeszcze byliśmy jak pan, mówi, panie Fredku, niech się pan ubierze trochę ładniej, i proszę o 10 być u mnie na Natolińskiej. Tam wsiedliśmy samochód i Maruszka nas zawiozła do urzędu wojewódzkiego, któremu wówczas muzeum podlegało. I tak jak się śmieję w takich wspomnieniach, wszedłem jako prosty asystent, wyszedłem jako wicedyrektor. Miał odwagę, miałem wówczas dzisiaj wiek 27 lat, nie jest niczym wielkim, bo ministrowie zostają, może młodsi. Nie wiem, czy to gorzej dla nas, ale no tak się dzieje. Ale wówczas dla mnie, dla młodego adepta historii sztuki zostanie wicedyrektorem było czymś naprawdę no, wielkim. I doceniałem, i doceniam to, co wtedy dla mnie zrobił. Ale musiałem się z tym wszystkim też borykać, bo Eryk takimi drobiazgami się w ogóle nie zajmował, jak funkcjonowanie, jakie sprawy PPOSZ organizacyjne, regulaminy. To było coś, co miało być i na tym jakby jego zaangażowanie się kończyło. Natomiast później z jego żoną Maruszką żeśmy obkuli taki sposób nawet z kredysa. Żeby jemu dać szansę, on był tutaj szefem, on tutaj był najważniejszy, więc on musiał jakby wszystko kreować. I czasami żeśmy z Maruszką poprzedniego dnia omówili pewne problemy, które dobrze byłoby rozwiązać. Następnego dnia Eryk miał taki zwyczaj, że tutaj zawsze nosił taką niewielką karteczkę, na której spisywał najważniejsze sprawy, wyciągał tę karteczkę, wołając wcześniej w panie Fredku, siadamy. No i większość z tych spraw, które poprzedniego dnia żeśmy omówili, pojawiały się jako konieczne do załatwienia. Dla mnie to było tyle łatwiejsze, bo już byłem do tego przyzwyczajony,
i starałem się robić wszystko, żeby te wszystkie pomysły jak najszybciej realizować. W sposób niepoważny załatwiał sprawy poważne. Jako jego zastępca musiał pan tego doświadczyć. Tak, no po pierwsze był człowiekiem bardzo dowcipnym. Krążyły różne historie, które zresztą sam kiedyś opowiadał, jak w szpilkach po już lądowaniu na Księżycu, bo myślał, muszę zrobić jakiś dowcip kolegom, i położył na oknie kawałek kamienia. I wszystkim mówił, że to jest kamień z Księżyca. Wszyscy go z lubością oglądali, podziwiali, dopiero po pewnym czasie przyznał się, że tak do tego podszedł. Takich jego dowcipów było rzeczywiście wiele, ale jeszcze zostawię je na później. Pani Rado. Właściwym kierownikiem jutra był oczywiście Dziewoński, ale takim naprawdę kierownictwo to miał Eryk, bo on zarządził tak, że mamy się spotykać od czasu do czasu. Nie tylko po to, żeby wprawić się w jakiś dobry nastrój, ale żeby porozmawiać, co kogo boli, co jeszcze kto chciał coś zrobić. Więc przepraszam. Kołas śpiewał wtedy tu pod Białym i Eryk wymyślił, że trzeba kupić dwie białe myszki i na garnitur Gołasa przed wyjściem Gołasa wpuścić te dwie białe myszki. I ja musiałam, to znaczy jedną białą myszkę, jedna była zarządzana, ale poszłam ja kupować, bo ja chciałam kupić tą myszkę jedną, ale w sklepie zoologicznym dowiedziałam się, że muszę kupić parkę. No więc przyniosłyśmy tą parkę, wychodzi, wiesio na scenę i Eryk mu wpuścił, bo nikt by się nie odważył, że ten kto. Wpuszczone były te myszki i dopiero jak tak po tym garniturze czarnym chodzą te myszki, Boże, jak wiesio ich zobaczymy, co myśmy mu zrobili. No i tak to było. A jeszcze... Już wspomniano, że zostałam wdową i to piękne opowiadanie, tak jak przez obraz opowiadał mi o człowieku, który jeszcze by coś dla mnie zrobił. To było coś fantastycznego. Ale Maruszka posuwała się tak jakby trochę dalej, bo w pewnym momencie stwierdziła, ty jesteś wdową, mój brat jest wdowcem, więc... Ale myśmy razem z panem doktorem Jerzym stwierdzili, że ważniejsza jest przyjaźń. Bo w małżeństwie to różne rzeczy wychodzą. No i tak się stało. No, mówimy o tych takich właśnie więzach przyjacielskich, bliskich, o życzliwości. A jak sobie radził z nieżyczliwością otoczenia? Bo jednak myślę, że też jacyś tacy ludzie bardziej wrogo nastawieni może stawali na jego drodze. Miał wielu bardzo życzliwych ludzi, bo miał dar zjednywania sobie ludzi, niewątpliwie. Znaczy, miał taką umiejętność czarowania. Wchodził, no i już po prostu... Wszyscy byli jego, prawda? Było coś takiego. Mało tego, ponieważ na dzisiejsze standardy można powiedzieć, że był celebrytą, dlatego że był często zapraszany do telewizji. Potęga telewizji wtedy była dzisiaj w ogóle niewyobrażalna. Ja poznałem tę potęgę z bliska, w drugiej połowie lat 70. Pracowałem jako tak zwany robotnik przy pracy ciężkiej w Poltelu za prezesa Szczepańskiego. I to było wtedy, jak samochód, telewizja polska, polskie radio i telewizja, gdziekolwiek wjeżdża, to się wszystkie drzwi otwierały. Tak, telewizja robiła coś niesamowitego. I tata często mówiła, byłem tam załatwiony, jak załatwię się na gębę. To znaczy został rozpoznany, od razu panie siedziały, przeżyły, a wtedy tak różnie zresztą. I od razu rozpromieniony, o panie Ryko. Także właściwie jakichś takich, nie wydaje mi się, że miał jakieś takie bardzo poważne historie, nie? Konfliktowe. Nie, konfliktowych sytuacji nie miał, natomiast u mnie miał jeszcze taki fajny zwyczaj, bo to też właśnie wynikało z tego, że był znanym artystą i rozpoznawany. Często wyjeżdżał za granicę, raz czy dwa razy doświadczyłem, byliśmy razem, zaraz państwu powiem. Ale miał taki zwyczaj, gdziekolwiek nie pojechał, to pierwszy telefon to był do przedstawiciela rządu, ambasadora czy konsula, z żądaniem jutro u pana jestem o 10 na kawie. I od tego zaczynał zwykle swoje podróże zagraniczne, żeby ustalić pewien poziom tej współpracy na tym kraju. I a propos właśnie wystaw i wyjazdu, kiedyś zaproponowano wystawę w Moskwie, dzisiaj to kierunek niezbyt popularny, ale jeszcze w latach 80.
był do zaakceptowania i z Erykiem byśmy pojechali z wystawą karykatury. Oczywiście formalności, wszystko razem, to była wielka sztuka, żeby to załatwić, ale na lotnisku Szereniowo Eryk przeżył traumę, bo pani, która spojrzała na paszport, powiedziała, pana nie wpuszczę. I okazuje się, że na zdjęciu miał brodawkę, którą później usunął. I brak tej brodawki powodował, że naprawdę musiał się tam bardzo namęczyć, napocić, żeby jednak udowodnić, że to jest on. No i przyjechaliśmy do Moskwy. Oczywiście złożyliśmy wizytę u ambasadora. Potem się okazało, że ta sala wystawowa na Arbacie jest nieprzygotowana, ale wszystko jakoś żeśmy pokonali. I tutaj było dla mnie z kolei trudne przeżycie, bo wylądowaliśmy w pokojach gościnnych ambasady. Eryk mówi, proszę, panie Tretko, zapraszam. Na stole stały szklanki, nalał chyba wodę i mówi, a teraz przejdziemy na ty. Dzieliło nas 51 lat i nie przyjmuje niczego od tej chwili. No, w związku z tym musiałem się bardzo przełamać, ale że to było dla mnie wielkie uróżnienie. Tak wspaniały człowiek zachęcił mnie do tego, w związku z tym od tego momentu, żeśmy już współpracowali inaczej, rzeczywiście te relacje się zaczęły układać. Inaczej, po prostu lepiej. No właśnie o to chciałam spytać. Czy był takim człowiekiem skracającym dystans? Może nie z każdym. Właśnie, tak, mam tą rację, że zdecydowanie nie z każdym. Bo tak się zastanowiłem i sobie pomyślałem, no nie można powiedzieć, żeby taki, że jednak było mnóstwo takich sytuacji, kiedy jak mi to powiedzieć, no takie cały rodzaj pola siłowego, znaczy ludzie czuli onieśmielenie wtedy, żeby onieśmielenie w jakiś sposób jego. Nie coś takiego, prawda, że było coś takiego. Ja mogę powiedzieć, że ze wszystkimi moimi szkolnymi i studenckimi kolegami, koleżankami przechodził natychmiast. Natychmiast. W ogóle nie było takiej możliwości. Jeżeli kogoś przyprowadzałam do domu, przedstawiałam, to miał takie powiedzenie, nie wiem, czy mam do ciebie mówić pan, czy do pana mówić ty. Ale czy to była taka sprawa trochę odmładzania się na siłę? Nie, on po prostu był młody. To znaczy, on sam był młody. Tak, dokładnie, tak. To znaczy, to był jeden z tych przypadków ludzi, którzy się biologicznie starzeją, a zachowują dzięki aktywności młode i sprawne umysły, mózgi i tak dalej. Zresztą starają się też zachować sprawność fizyczną, tak, kopią ten czątki różne rzeczy. Więc tak, to on po prostu był taki młody. No i, ale co ciekawe właśnie też jeszcze, że bo powiedział pan o tych telefonach ambasadora i tak dalej. I rzeczywiście jego sposobem właściwie na funkcjonowanie w świecie były kontakty. Bo jak masz kontakty, to po prostu w każdym miejscu na świecie masz kogoś, do kogo potrzebny zadzwonić i tak dalej. Jeszcze mówiąc o tym, że to się przydaje na miliony innych sposobów. Także budował bardzo pieczołowicie i pielęgnował kontakty. W zasadzie traktując to jako część swojej pracy, jako część wykonywanego zawodu. Ja jeszcze coś chciałam dodać do pana Tomasza. Kiedy pierwszy raz Eryk miał się spotkać z panem, 10 lat czy 9 lat pan wtedy miał, Maruszka przywiozła pana do obór i Eryk tak dziko się denerwował, że poprosił Marianowicza, żeby trzymał prawie go za rękę. I pokazał się, wyszedł z samochodu taki, ja nie wiem, no chłopczyk, blondasik taki. No i teraz mamy. To już to po drugie było spotkanie. Po dworze pan podobno. Ale to już po drugie myślałem. Nieważne. Nie wiem, czy państwo wiecie, że poza różnymi sportowymi zamiłowaniami Eryka była także pasja do ping-ponga. Eryk przed wojną był wicemistrzem chyba akademickim ping-ponga i ta jego umiejętność wówczas nabyta do ostatnich, można powiedzieć, jego dni w nim tkwiła. Miałem tę przyjemność, możliwość, że ostatnie jego wakacje spędziliśmy razem. W domu jego Maruszka, w domu brata Maruszki, tuż obok ich domu w Stanisławowie. To był sierpień 91 roku i proszę, dla mnie to było wielkie przeżycie, bo stał stół ping-pongowy na zewnątrz i za każdym razem, jak żeśmy przychodzili, musiałem z nim grać
Radny ping-ponga, że wierzyć mi, wygrywam za każdym razem. Był niesamowity, podnosił piłkę, włosy odrzucał do tyłu i mając swoje 83 lata, był, jeżeli chodzi o formę sportową, niesamowitej formy. Panie Tomaszu, jeszcze chciałam wrócić, bo tak obiecałam na początku do Pana relacji z ojcem i do Pana wyboru życiowego, bo było to pewnego rodzaju, no właśnie, wyłamanie się, że poszedł Pan drogą muzyczną, a nie został, tak jak na przykład Pani Zuzanna, prawda, grafikiem. Jak ojciec reagował na te wybory? No młodego, myślę, że zbuntowanego dość chłopa. Źle reagował. Wszyscy źle reagowali. Zasadniczo ja zdawałem na akademię, za trzecim razem się dostałem. Po paru tygodniach już się zrezygnowałem, bo kompletnie mi się nie podobało. Jakoś już nie chciałem do szkoły wracać. Szkoda mi było czasu na to, a jednocześnie, no właśnie, i sobie wymyśliłem, że zespół założę. I to oczywiście musiało być przerażające. No wszyscy byli, oprócz Zuzki, byli, która jako jedyna mnie wspierała. Absolutnie wszyscy byli przerażeni i przekonani, że jestem na prostej drodze do wykolejenia i wszystkiego jest najgorsze. Ale oczywiście to miało racjonalne podstawy, dlatego że tata mi zadało pytanie, dobrze, co gdzieś robił, jakbyś miał 60 lat. No mam 68, tak, tak. Jakoś się wydaje, więc bał się. Wszystko się zaczęło zmieniać, jak ludzie młodsi, których poznawał czy spotykał, mówili, a to pan jest ojcem Tomka. Bo zawsze było odwrotnie, właśnie to ja byłem, a to ty jesteś masz tego słynnego ojca. Tak więc tutaj nawet wtedy zacząłem mi coś tam, no może coś. Później zobaczył pracę w Brygady Kryzysowej, powstałej jesienią 1981 roku i się jakoś przekonał. Tak to właśnie w jednym z nagrań telewizyjnych opowiada o tym, że mój syn, prawda, pisze piosenki, to nie wykonuje samodzielnie. Wiesz co, właśnie, bo ty trzeba wiedzieć, że on chciał, jego marzeniem być muzykiem, ponieważ muzykiem był jego ojciec, muzykiem była jego babka, tak, ojca, matka. Profesjonalną pianistą, kompozytorką, tak. I Teodor młody też zapragnął być muzykiem, sam się nauczył grać na flecie. Uczył się grać w wychodku na podwórku w Odesie, gdzie mieszkali. I nauczył się znakomicie nuty pisał z prędkością karabinu maszynowego. I w Moskwie, jak mieszkali, to prowadził polski teatr, polski zespół muzyczny. Po przyjeździe do Polski w ramach Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczych PPS-owskiego prowadził też zespoły muzyczne. Później się zajmował edukacją młodzieży robotniczej, która była kompletnie jakby pozbawiona możliwości edukacji artystycznej w tamtym czasie. I to też jest niezwykła postać, tak jak mówimy o Eryku, ale nie byłoby Eryka, gdyby nie było tego Teodora, dlatego że Teodor był dla Eryka naprawdę takim role model, jak to się dzisiaj mówi, prawda? Zdecydowanie. I nie byłoby muzeum, bo pierwszą kolekcję karykatur wycinanych z prasy to była właśnie kolekcja Teodora i ona była tym jądrem, tym zaczynem tego, w czym siedzimy dzisiaj, więc to jest też ciekawa historia. Więc tata chciał być muzykiem. Nie udało się, nie było warunków. Ale miał świetny słuch. No był głuchy na jedno ucho, ale miał świetny słuch muzyczny, w sensie. No to był głuchy na oboje uszu. Tak. I gdzieś wydaje mi się, że po prostu pod skórnie czuł jakąś satysfakcję z tego, że skoro nie mam, to przynajmniej jego syn. Słuchał Pana wykonów? Tak. Słuchał, rozmawiał. Oceniał? Wyrażał opinie. Tak. Pisał do mnie, że z siebie dumny. Tak. Takie listy. Ja bym po prostu głośno. No bo będą. Dostawałam takie listy, w których mi zdawał relacje z tego właśnie, jak to z Tomkiem się dzieje.
nie wiadomo, co z niego będzie, co będzie robił, gdzie miał 60 lat i tak dalej. A potem się tam tych listów zaczynał trochę zmieniać, że właśnie byłem na występie Tomka, śpiewał, że nie wierzy, tylko on ma rację, to tata komentował. No i potem coraz bardziej, potem muszę w jednym liście napisane to bardzo dużo, napisał, muszę przyznać, że jestem bardzo z niego dumna. No to widzisz, dobrze, to dobrze. Pani Zuzanno, ale ojciec był dumny z pani również, jak... Ze mnie był mniej dumny. No tego nie okazywał, bo nawet... Są listy, które do pani pisał, kiedy była pani na przykład na wakacjach, można je przeczytać w różnych miejscach, książkach i zawsze pani tak ciepło kibicowała. Ja muszę tutaj w takim razie tak gotowo się zaangażować, że dlatego, że muszę państwu powiedzieć, państwo oczywiście wiedzą o tym, ale muszę to powiedzieć, że Zuzanna jest jednym z najwybitniejszych projektantów graficznych, jakich znam. Jest wszechstronnie, chciałem powiedzieć wykształcona, ale to nie o to chodzi, ma wszechstronne umiejętności, łącznie z nabytymi po pojawieniu się internetu umiejętnościami projektowania stron internetowych, które ciągle pogłębia i ciągle upgrade'uje tak swoje umiejętności, będąc cały czas na bieżąco z tym, co się dzieje. Możecie jej kurcz państwo podziwiać w obu albumach, które są tutaj do nabycia. A mówię to wszystko po to, żeby potwierdzić, tak, był ogromnie dumny. I może żałował trochę, że przez to, że funkcjonowałaś jakby jedną nogą w jednym kraju, drugą w drugim trochę, to że nie zrobiłaś kariery. Natomiast, ale to kariery takiej w sensie, że wiesz, w sensie celebrity, wiesz, że wszyscy wiedzą, wszyscy znają i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zrobiłaś karierę profesjonalną, ponieważ wszyscy inni wybitni profesjonaliści, tak jak Tomek, dokładnie myślę, że potwierdzą moje słowa. Także to był szalony pomysł. No bardzo dziękuję. Nie miałam takiej świadomości i właściwie ciągle mnie popędzał do jakichś nowych pomysłów. Ciągle mnie popędzał. Mówił, rób to, rób tam, że mam małe dzieci, no to co? Co z dzieci spać? A propos tej dumy, to kiedyś Alek zabrał mnie do Londynu. Byliśmy państwa w domu. Byłem wtedy pełen podziwu dla dzieci, które przy pogodzie dosyć takiej mroźnej chodziły tylko pod kolanukach. Tak to było. I nie wiem, wtedy jakoś zostawił nas, ale wtedy byłem z żoną w Londynie i mówi, a teraz masz spotkanie u Feliksa Topolskiego. Mieliśmy wtedy zakontraktować ustawę, co rzeczywiście się udało. Miałem też tą szansę być w jego pracowni pod wiaduktem, zobaczyć ten cały anturaż wielkiego artysty w otoczeniu mus, więc to było wielkie przeżycie. Ale jednocześnie wszystko się powiodło, więc ta duma była, bo cały czas powiedział, musimy pojechać razem, musisz poznać. Więc to było wielkie. Chciałbym się także i w ten sposób tutaj zaznaczyć i pochwalić. Natomiast jeśli jeszcze może jakby wrócił do prawie początku, znaczy do tych czasów, które pamiętam, od roku 86, kiedy tutaj przeszedłem, ten zespół merytoryczny Muzeum Karykatury był bardzo nieliczny. Na sali jest tutaj Ewa Warciszewska. Pokaż się. O, właśnie. Nas. I było nas naprawdę niewielu. Byliśmy wszyscy ludźmi koło 30. Eryk nam dawał wielką możliwość swobody działania. Oczywiście staraliśmy, przychodził z pomysłami, my je realizowaliśmy, przedstawialiśmy swoje, ale rzeczywiście dla nas, dla młodych ludzi, możliwość tutaj realizowania się poprzez wystawy, katalogi. Proszę też pamiętać, że wtedy to jeszcze była, może już teraz tak się modni mówi, zamieszła komuna, ale obowiązywała cenzura. Trzeba było często z tymi wszystkimi drobnymi wówczas katalogami, bo to nie były wtedy wielkie ofite wydawnictwa, jeździć na myśl, żeby to wszystko zatwierdzać. Udawało nam się także wspólnie kilka razy przemycić to, co go nie powinno być. Ale dla nas to było rzeczywiście, była to szansa rozwoju i myślę, że każdy z nas gdzieś tutaj wyniósł taką wielką szkołę. To wynikało także właśnie z jego podejścia do nas, do młodych ludzi. Wtedy cały ten zespół liczył 10 osób z księgową, z wszystkimi, w związku z tym to był zespół niewielki.
była walka jego o to, żeby dostać więcej pieniędzy, żeby te daty można było rozszerzać, tym bardziej, że zbiory się zaczęły poszerzać, trzeba to było wszystko opracowywać, fotografować. No ale najważniejsze, że muzeum jest, żyje i myślę, że kiedy patrzy z góry na to, co się tu dzieje, jest z tego bardzo zadowolony. Ja myślę, że to było takie no, pełne spełnienie jego marzeń, prawda? To było coś, do czego dążył. To było chyba jego ostatnie, przepraszam, dziecko, poza Stowarzyszenie Polskiej Azyłku Karykatury i poświęcał temu rzeczywiście czas i energię. A propos czasu, to był taki czas wyważony, bo przeważnie wpadał tutaj z Maruszką przed 11, na obiad już był w domu, ale poświęcony tu czas był tak intensywnie wypełniony, że to naprawdę wystarczyło, tym bardziej, że rzeczywiście miał już swoje lata, w związku z tym nikt także nie oczekiwał z władz, że będzie tutaj siedział, podpisywał, bo to nie o to chodzi. Co miał załatwić, to zadzwonił i na gębę, albo na papier. Wszystko udawało się posłuchać do przodu. Może to jest taki moment, że Państwo chcieliby się podzielić jakimiś refleksjami, czy wspomnieniami, czy może... O, bardzo prosimy. Dziękuję Ci, Fredku, że wspomniałeś o Stowarzyszeniu Polskich Artystów Karykatury. I to jest właściwie ważne dzieło Eryka i jest fantastyczny sposób, jaki udało mu się zorganizować. Słuchajcie, w połowie lat 80. pomysł, stan wojenny jeszcze, żeby organizować Stowarzyszenie Karykaturzystów wydawał się tak karkołomny, że wydawało nam się, że to jest nie do zrealizowania. Odbijało się to od urzędników na tej zasadzie, że żaden urzędnik nie odważył się dać zgody na coś. Ci karykaturzyści, którzy gdzieś tam pod ziemią rysują, jeszcze dać im możliwość jawnego działania, to już jest totalny nie do przyjęcia. I wiecie, słuchajcie, na jaki pomysł padł Eryk? To jest jego geniusz. Jego ta zdolność przełamywania wszelkich barier. To Eryka Mirkowania. Udał się do generała Jaruzelskiego. I przekonał generała Jaruzelskiego, że Stowarzyszenie Karykatury to jest dobry pomysł. I skończyły się opory, bo wtedy już wiadomo, że nie było. I dla mnie to jest też ważne, dlatego że Eryk słuchajcie, przełamywanie oporów. Ja miałem chyba kilka rysunków opublikowanych w Słowie Powszechnym, w którym debiutowałem. I do redakcji przyszedł list od Eryka Lipińskiego. Zostałem zaproszony do pracowni, która zresztą niedaleko była od redakcji Słowa Powszechnego. I wchodzę z wielką tremą, ale podbudowany, że Eryk zaprasza mnie. I Eryk od razu zaproponował, żebyśmy przyszli na ty. Dlaczego? Bo dla Eryka każdy rysownik to był kolega. On miał niesamowitą, słuchajcie, żadnej zawiści zawodowej, tylko wszystkim nam podawał rękę. Przecież jego zorganizowana druga ogólnopolska wystawa karykatury w Zachęcie to było dla nas coś niesamowitego. Zobaczyć pracę w Zachęcie, to było dzieło Eryka ta wystawa. I Eryk zaprosił mnie do współpracy przy organizowaniu Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. I byłem sekretarzem tego pierwszego walnego zebrania założycielskiego, a potem sekretarzem zarządu. I słuchajcie, taka sprawa. Ustaliliśmy coś na zarządzie. Ja to dwóch dnia przychodzę, wydaje mi się, no to muszę Erykowi przypomnieć, że coś takiego jest ustalone do załatwienia. A to już jest załatwione. Słuchajcie, to naprawdę ja do dzisiaj, jak wspominam te czasy, dla Eryka nie było problemów, nie do załatwienia. Potem, kiedy zaczął się problem w 1989 roku, kiedy zmieniono status, to wtedy była taka bardzo nieciekawa sprawa, bo wszystkie pieniądze, które szły wtedy, te odpisy 1,5% na kulturę, zostały przejęte przez Fundację Kultury, czyli praktycznie sprywatyzowane i nagle straciliśmy możliwość to, co było finansowania. Dokąd żył Eryk, to nam się jeszcze udawało, bo to też zawsze przełamywane były te wszystkie opory, bramy. No ale niestety Eryk w 1991 roku opuścił nas. I wtedy naprawdę zaczęły się schody. Ale muszę powiedzieć, że tutaj siedzi obecny prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Ja miałem dobrze. A myśmy... Dziękuję Ci, Fredek, bo myśmy wtedy, kiedy Ty byłeś dyrektorem, myśmy mieli siedzibę jako stowarzyszenie tutaj. Za darmo.
Za darmo. I dzięki temu, że odciążałeś Eryka od tych wielu tych obowiązków, on mógł poświęcić się funkcjonowaniu wiesz, stowarzyszenia. Także masz swój udział, można powiedzieć, dzięki temu, że odciążałeś na jednym polu Eryka, że on się mógł skoncentrować. O, to jest kolejny prezes. Kolejny prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów. Dziękuję. To jeszcze sekundę. Wtedy, że świecerki wymyślili coś takiego, bo stowarzyszenie i składki to była rzecz symboliczna, bo wy nie należyliście do ludzi hojnych, tak. Zarabiających, ale nie są hojni. W związku z tym te składki na działalność były dosyć ograniczone. W związku z tym szukaliśmy sposobu, jak zarobić. Eryk mówi, to zrobię, bo będziesz dyrektorem biura stowarzyszenia. Łączyłem dwie funkcje, ale żeby tu dobrze Państwo mnie zrozumieli, starałem się robić wszystko, żeby rzeczywiście pojawiały się na wpływy. Organizowaliśmy tutaj lekcje rysunku karykatury. A przychodziło tutaj po kilkadziesiąt osób w okresie wakacyjnym. Rzeczywiście ta stawka, żeby się tutaj spotkać z mistrzami karykatury, była wielka. Były specjalne dyplomy, kursy i to funkcjonowało przez wiele lat. Co to dało, tego już nie wiem, może wy powinniście bardziej się orientować. W każdym razie była to rzeczywiście działalność prężna i stowarzyszenie wówczas gdzieś zarabiało i funkcjonowało. Tak. A aukcje, plenery, przecież to dzięki właśnie temu, tej zdolności pozyskiwania środków przez Eryka. Jeśli sobie dobrze przypominam, to nawet zorganizował koncert w sali kongresowej, tak? Który miał przynieść fundusze na muzeum. Tak, także rzeczywiście gwoli jeszcze ścisłości trzeba dodać do tych wszystkich organizacji, które były także inicjatorem powstania sekcji plastycznej w Stowarzyszeniu Autorów ZAIX. To tak dla kompletu jeszcze. Dzień dobry Państwu. Mówimy dzisiaj o organizacji stowarzyszenia, o stowarzyszeniu w sposób taki dosyć swobodny. No to dziś mamy wokół siebie stowarzyszeń przeróżnego rodzaju, pewnie tysiące. Ale w roku 1987, kiedy już sfinalizowała się sprawa powstania tak zwanego SPAK-u, czyli Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, no jednak czasy były inne. Nie było swobody tworzenia stowarzyszeń. Na każdą organizację legalną musiała być zgoda, nie wiem, jakich gremiów, no oczywiście najwyższych prawdopodobnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i tak dalej. A z drugiej strony przynależność w przypadku artystów do stowarzyszenia twórczego tak zwanego dopiero dawała uprawnienia zawodowe. Ktoś, kto był poza jakimiś strukturami, właściwie dla państwa polskiego, dla finansów państwa, nie istniał jako artysta. W związku z tym monopolistą do roku 1981, jeśli chodzi o artystów plastyków, bo Związek Polskich Artystów Plastyków, który miał oczywiście różne sekcje branżowe i nie istniało nic poza tym. Po przerwie spowodowanej stanem wojennym próbowano trochę ponieważ ZPAP niezbyt pokornie zachowywało się jako organizacja, więc próbowano zdecentralizować plastyków. Powstało wtedy kilka mniejszych stowarzyszeń plastycznych, ale mimo wszystko wszystkie były bardzo silnie koncesjonowane. Więc jak mówię, artyści częściowo mający tak zwany cenzus, wykształcenie plastyczne, mogli, oczywiście należeli do karykaturzyści, do ZPAP i korzystali z tak zwanych uprawnień zawodowych. Pozostali karykaturzyści nie korzystali z żadnych praw. I dopiero stworzenie tego stowarzyszenia, jakby, no, nie chcę mówić nobilitowało, bo to nie w tych kategoriach, ale po prostu, no, przyznało prawa zawodowe tym artystom karykatury, którzy byli dotychczas poza strukturami oficjalnych organizacji. To niestety wszystko trwało dość krótko.
bo tylko do roku 1991, później nowa ustawa o stowarzyszeniach wszystko przewróciła do góry nogami. No i już zderzyliśmy się z rzeczywistością taką, jaką mamy obecnie, która jest niezwykle trudna. Chcę jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Otóż z jednej strony wszystkie stowarzyszenia były koncesjonowane, ale jeśli już uzyskało się zezwolenie na działania, to istniało dotowanie tak zwane podmiotowe dla stowarzyszeń, czyli stowarzyszenia istniejące legalnie, oficjalnie otrzymywały od państwa pieniądze na podstawową działalność. Dlatego w początkach istnienia Stowarzyszenia Polskiej Artystów Karykatury myśmy mogli zatrudniać 3 osoby, co dzisiaj jest w ogóle i to na etatach. No więc to jest coś w ogóle nie do wyobrażenia. Bardzo dziękuję za ten skrót historyczny i przybliżenie nam historii działalności stowarzyszeń. Eryk Lipiński czasem żałował, że, jak mówił, rozpraszał się w tylu dziedzinach. Bo rzeczywiście te wszystkie dziedziny też, znaczy nie wszystkie, ale możemy podziwiać chociażby na tej wystawie scenografię, ilustracje, filmy animowane, różne obiekty graficzne. Bardzo mi się podoba jeden eksponat, mianowicie menu dla domu braci Jankowskich. To są chyba jakieś artefakty, które pani Zuzanno przechowywała u siebie, tak? Nie, no to było w pracowni ojca, tego centra. Ale pierwszy raz pokazywany w ogóle na publicznie. I nie tylko to, ale jeszcze chyba jakieś ilustracje tutaj, które są. No to są ilustracje do książek, które nigdy nie zostały wydane. Między innymi o piesku dziwaku, która dopiero ile to lat temu? 4-5. Nie więcej. Ja znalazłam te ilustracje i były tam pieczątki cenzury, tekst zaznaczony. I dowiedziałam się, że to nigdy nie wyszło. I wtedy wydałam, jak sama ułożyłam to wszystko na komputerze i wydałam w 20 egzemplarzach. I opublikowałam to na Facebooku i wydawnictwo Węcmiana to zauważyło i zaproponowali mi wydanie tego. I w ten sposób ta książka wyszła, ale oryginały nigdy nigdzie nie były pokazywane. Także jeżeli państwo jeszcze nie widzieli, to też myślę, że będzie chwila taka po tej naszej rozmowie, żeby jeszcze przyjrzeć się pracom, które są na tej akurat wystawie, panie dyrektorze. Jedna rzecz Erykowi w Muzeum Karykatury się nie udała. Planował wielką rozbudowę. Bo nie wiem, czy tutaj państwo wiecie, były bardzo daleko posunięte plany. To było przejście podziemne, to miał powstać budynek w części ogrodowej. To wszystko dla nas, dla młodych, było wielkim przeżyciem, bo rzeczywiście z tego niewielkiej przestrzeni była szansa prawie trzykrotnie ją powiększyć, stworzyć tutaj galerię stałą, bo sami państwo widzicie, że jest to tylko tutaj przestrzeń do pokazania wystaw czasowych. Walczył o tę rozbudowę długo i niestety w tej walce poległ. Nie mógł już tutaj chyba przekonać, bo to były kwestie własnościowe. No w każdym razie było za dużo trudności, ale plany były wielkie i miejmy nadzieję, że nowa dyrekcja, tutaj jest to wszystko nagrywane, więc myślę, że do pana dyrektora to dobrze i do władz. Może do tej idei, do tej koncepcji warto wrócić, bo jest to jedna wielka szansa, żeby rzeczywiście te powiększające zbiory w tej przestrzeni, która by się powiększyła, móc pokazywać. I jeszcze jedna rzecz, tutaj wymieniliśmy z poszerzenia, była mowa o generale Jaruzelskim. Nie wiem, czy państwo wiecie, że generał Jaruzelski złożył wizytę w Muzeum Karykatury. Nie wiem, jak to załatwił Eryk, ale 2 dni przed planowaną wizytą poinformował mnie, że musimy tu zrobić wielkie porządki, żeśmy je tutaj czynili. Później Biuro Ochrony Rządu, bo tak się to wówczas nazywało, wszędzie zaglądało, wszystko tutaj sprawdzono i rzeczywiście w pewnym momencie cała kozia była zamknięta, podjechała kolumna samochodów, wysiadł generał Jaruzelski w ciemnych okularach i został przyjęty w gabinecie u Eryka na pierwszym piętrze. Na chwilę zostałem doproszony, żeby poznać. Zawsze coś tam zostało z tych wspomnień. W każdym razie to też jest ważny moment, jak potrafił być skuteczny, jeżeli chciał. I chciał także właśnie w
tym zaproszeniem wygrać rzeczy dla muzeum. Nie wiem, czy na ile to się udało, w każdym razie taka wizyta tu się odbyła. To jest to, co mówiłem, czyli odpowiednie kontakty, które się przydają zawodowo. A co oczywiście wielu budziło, no jakby uniesienie drugi co najmniej, tak, co się dzieje, tak, ale no tak funkcjonowało. Chciałem jeszcze tak przytoczyć jedną anegdotę, która no, jest prawdziwą opowieścią przy okazji, mianowicie jak potrafił na przykład uzyskać siedzibę dla szpilek powojennych już tutaj w Warszawie. Był piękny dom, plac 3-16. I ponieważ dzieciństwo spędził w Moskwie, więc mówił po rosyjsku jak Rosjanin, w związku z tym zadzwonił do odpowiednich władz lokalowych w Warszawie, podając się do niejakiego generała Kolopatkina, rosyjsko-polską, jakąś taką łamalizną, kazał przydzielić szpilkom lokal, w ten sposób, że nie dostał lokal. Naprawdę pomysłowości nie można było i odwagi, no ale trzeba było co do odwagi. No, stan wojenny został w Londynie, kiedy udało mu się po paru dniach, tak, po iluś tam dniach wrócić do kraju, to dowiedział się, że został wpisany na listę PROMU, tak to się nazywało, Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, czyli tej cywilnej przybudówki w ROMU, tak. I proszę sobie wyobrazić, że poszedł i kazał się wypisać stamtąd, co w pierwszych dniach stanu wojennego wymagało jednak pewnej odwagi od człowieka o jego pozycji, powiedziałbym, tak. Więc kiedyś przychodzę i mówię, wiesz, zaproponowali mi willę na Żoliborzu. Ja mówię, no i co? No i mówię, nie biorę. Wiesz, to jest czyjeś, ktoś kiedyś wróci po to. Także też są takie jakby obrazki, które pokazują go właśnie jako człowieka w takim normalnym funkcjonowaniu, w normalnych sprawach. Tak. Czy teraz można gdzieś zadzwonić jeszcze? Tak, ale... Zmieniam z ręką nazwiska. Jest parę telefonów, ale nie wiem, czy byśmy chcieli tam dzwonić. Ja jeszcze wracając do tej różnorodności, o której mówiliśmy tak trochę, ale pan, bo pan panie Tomaszu kiedyś powiedział ojcu, że był omnibusem, ale to było zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo. Jakby pan tę myśl... To jest też rodzinne u nas, to znaczy ten dziadek był taki, bo malował, czy był malarzem, to naprawdę zachęcam państwa do tego, żeby zajrzeć na tę część wystawę dziadkową, bo jest niezwykła. Dziadkowo-tatowo, no tak, ale dziadkowo w tym sensie, że no dziadek był w ogóle nie pokazywany pochodnie w Polsce, był właściwie kompletnie nieznaną postacią. I jego obrazy, olejne pejzaże głównie pojawiają się czasami na aukcjach i tam jest podpisywany jako malarz ukraiński. Przez to, że się urodził, że tam już w Odessie. Studiował w Krakowie, studiował u Machofera w Krakowie na Wielkiej Pięknie. Mamy oryginalne świadectwa. To też jest niesamowite. Tak, taka wielowątkowość życia to jest coś, co jest i przekleństwem, i błogosławieństwem, bo z jednej strony daje bardzo urozmaicone i ciekawe życie i pozwala funkcjonować na różnych polach eksploatacji, że tak powiem, a z drugiej strony w żadnym z nich nie dochodzi się do pełnego mistrzostwa, no bo się rozprasza jednak tę energię i człowiek staje się ciekawą postacią wielowątkową, wielowymiarową, i tak dalej, która pozostawia po sobie ślad, który jest dla wielu ludzi cenny, etc., etc., etc. Natomiast nie osiąga takiego jednoznacznego mistrzostwa, znaczy nie jest wirtuozem, nie jest, wiesz o co chodzi, że jakby ta energia się tutaj rozprasza. I ojciec miał ten problem trochę, oczywiście też, bo robił najprzeróżniejsze rzeczy. Nie tylko ściśle artystyczne, ale właśnie organizacyjne i tak dalej, pisał przecież. Co? Już mogę też powiedzieć. No zaraz, tak. I już sekundę. I w sumie ja mam też jakby ten sam problem, bo też robię różne rzeczy w życiu przez całe życie i też właściwie doskonale wiem, że gdybym się na przykład wyłącznie
oddał muzyce i poświęcał, nie wiem, 12 godzin dziennie na muzykę, a nie jeszcze 5 innych rzeczy, to pewnie byłbym szalem słaby, tak? Ale a tak ma za to bardzo ciekawe i rozmaicone życie, także myślę, że to jest coś. A bywał skromny, tak jak pan ojciec również? Czy bywał skromny Lipiński, tak jak pan w tej chwili? Tak, ale znał swoją wartość. Pamiętam taką też opowieść kiedyś, że miał jakąś sprawę z... Nie pamiętam, o co chodziło, ale w razie był w gabinecie u jakiegoś wysokiego oficera, czy u generała jakiegoś wojska polskiego, w jakiejś tam sprawie, nieważne. I ten generał zaczął go tak obsesowo traktować, tak trochę tam, po wojskowemu. I tata się umilkł, mówi, panie generale, w cywilu to ja jestem generałem, proszę się do mnie tak nie odzywać. Także potrafię. To dużo prawda. Ja chciałam tylko dodać, nawiązując do tego, co Tomek mówił, że pod koniec życia zapytałam tatę kiedyś, co uważasz jest twoim największym talentem? Czy jesteś rysownikiem, czy jesteś plakacistą? I tata się zastanowił, nie odpowiedział od razu i powiedział, że moim największym talentem jest talent organizacyjny, a wszystkie inne talenty są jakby uboczne. I to, że ja potrafię załatwić, ja potrafię zorganizować, ja potrafię mieć wizję, tak. Ja mam pomysły. Wprawić w ruch, wymyślić coś i sprawić, że to zaistnieje. Make it happen. Potrafię pomysł zrealizować. I mówi, to chyba jest mój w życiu największy talent. Co pan dyrektor pewnie może potwierdzić? I potwierdza dzisiaj w początku spotkania. Tak szeptali trochę, że... żeby z tego spotkania była jakaś taka myśl dla następców, dla przyszłości, to rzeczywiście niech to będzie taki symboliczny testament Eryka, czyli ta chęć rozbudowy, powiększenia. Tak, właśnie, absolutnie. Bo wszystko jest gotowe, tutaj na pewno znajduje się to, co zostało kiedyś opracowane, a to nie znaczy, że trzeba do tego sięgać, bo czas robi swoje i można te projekty zrobić na nowo. W każdym razie wydaje mi się, że warto, skoro Muzeum jest instytucją kultury miasta stołecznego Warszawy, to wydaje się, że jest troszeczkę łatwiej w takiej normalnej relacjach uzyskać zgodę, czy uzyskać szansę, czy pieniądze. W każdym razie warto do tego, warto do tego wrócić. I jeszcze na zakończenie mam jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy państwo wiecie, że także miał świetny kontakt z dziećmi. Także mogę powiedzieć na przykładzie własnych dzieci. W roku 91 te moje dzieci były naprawdę niewielkie. I Eryk postanowił, jak je tutaj rozweselić. I pokazał im, nie wiem, czy państwo, czy byliście z tego świadkami, jak łamał nos. Miał ten patent na to, bo trzymał w ręku grzebień nosem, a miał naprawdę taki... Jechał po stole i w pewnym momencie robił ruch głową, a efekt głosu, znaczy efekt łamanego grzebienia powodował, że dzieci były przerażone. Patrzyły, nos łamany, a wszystko funkcjonuje. Zrobił to kilka razy, nie zorientowały się jak i myślę, że gdyby mógł dzisiaj to powtórzyć, każdy z nas miałby takie same wrażenie. To jest genialny pomysł. Uważam, że tak, absolutnie, że to jest pomysł wart upowszechnienia i tu się uśmiecham do pani Marty również. Dlatego, że naprawdę muzeum się dusi. Muzeum co prawda ma tą Legrenówkę, ale ona pełni troszkę inną funkcję i jednak jest daleko, a tak byłoby to jedno miejsce. Jest gdzie to zrobić, są plany. Jest to świetny pomysł. Warto do tego wrócić. Warto tym zainteresować prezydenta Trzaskowskiego, władze miasta i nie wiem, może warto poszukać sponsorów, gdyby miasto nie miało wystarczająco dużo pieniędzy, bo myślę, że mogłoby to być dla mnie jednego dużego sponsora, co powód do dumy, że partycypuję w tego typu przedsięwzięciu. Jestem wszystkimi kończynami za tym, także myślę, że trzeba coś zrobić. Szukam wzrokiem pana dyrektora. Nie wiem, czy nie powinien tutaj zabrać głosu już, jeśli chodzi o te plany i te projekty i te marzenia związane z rozbudową. Sprawy rozbudowy na razie lepiej nie. Lepiej nie. Ale czy nie zapraszamy? To znaczy właśnie dokładnie. Ale dobrze, to w razie czego prosimy o informację, kiedy tak. Na razie kupujemy łopaty. Dobra.
No dobrze, to w takim razie, no ja tak jeszcze się zastanawiałam, jak myślałam, jak zastanawiałam się nad tym spotkaniem, nad rozmową z Państwem, kiedy czytałam pamiętniki, do których oczywiście lektury bardzo Państwa zachęcam, że Eryk Lipiński jest nadal obecny. To jest oczywiście to miejsce, gdzie to czuć, ale wiele osób to powtarza, że czuć jego obecność, że jest wyczuwalna. Tak się zastanawiałam, co by powiedział dziś ten człowiek, który też wiele osób mówiło, był bardzo wrażliwy na współczesność. Co by powiedział dziś w tej naszej Polsce? O ile to było. Znaczy ja muszę tak, jest, mam tutaj dosyć poważną rzeczywiście historię do powiedzenia, bo kiedy tata leżał w szpitalu na Wołoskiej, no i właściwie było wiadomo, że to już jest kwestia dni, jesieni i godzin. To było chyba na dzień albo na dwa dni przed jego śmiercią. I tak siedziałem u niego i tak mówię mi w pewnej chwili, wiesz, bardzo jestem ciekaw, 91 rok jesień. Bardzo jestem ciekaw, mówi, jak to się wszystko dalej potoczy tutaj. Bo on był szalony, on był maniakiem historii i po prostu świetnie naprawdę właśnie rozumiał to na wylot te wszystkie procesy i zależności. I mówi, bardzo, bardzo jestem ciekaw, bo to jest ogromna szansa dla Polski, ale wiesz, jednego się boję, już nie zobaczę, ale jednego się boję, że w Polsce dojdzie skrajna prawica do władzy i to będzie dla Polski katastrofa. To był jego taki polityczny testament, jaki pozostawił do odpowiedzi. Może się uda niepolitycznie? Może się uda optymistycznie, niepolitycznie zakończyć, choć. Nie no, dobrze być ostrzeżoną. To znaczy, to jest coś, co ja rzeczywiście jakby niosę ze sobą i pamiętam o tym i patrzę z narastającą grozą na to, co się dzieje po prostu. I myślę, że wszyscy powinniśmy patrzeć z narastającą grozą, która jeszcze powinna nas zmotywować do działania. Choć wiadomo, że nie jest łatwo. Panie dyrektorze, anegdota na koniec. Obowiązkowe. No to zaraz, to muszę się chwilę zastanowić. Oj, to zostałem postawiony pod ciało. A może ktoś ma jeszcze, tak ja wiem, oczywiście, tak trochę chciałam złamać ten trochę smutny nastrój, który się zrobił, ale prawda, uzasadniony. Tata był mistrzem tych takich sytuacyjnych dowcipów. Niestety często te dowcipy się powtarzały, to znaczy jeśli nagrywa się w podobnej sytuacji, to wyciągał za dobrze ten sam dowcip. Tak, na sam drzewie. Na nowo poznanych ludziach to robiło ogromne wrażenie, na tych, którzy widzieli go już któryś raz w tym sketchu, tak? To już nie było tak zabawne. Ale to były fajne rzeczy, bo na przykład jak jeszcze mieli działkę w Dębę, na Zalewie Zgrzyńskim i tam przyjeżdżało przez Jabłonne, to tam stoi ten taki bałasz, coś z tą wieżą. I na tej wieży nie było wskazówek. I za każdym razem, jak tam przyjeżdżaliśmy, trzeba być śmieszne już to powtarzanie, bo za każdym razem, jak tam przyjeżdżaliśmy, to mówił, o, ten słynny zegar bez wskazówek. Przy każdym przejeździe, albo na przykład jak droga się rozwijała i trzeba było jechać w prawo, to praktycznie nie ma, że na każdym rozwijaniu mówił, no głupi to by w lewo pojechał. Czyli miał takie swoje wrzutki, standardowe wrzutki, które tak, to takie cukiereczki śmieszne. A propos anegdoty, tutaj jeszcze na przywołajmy jeszcze satyrykom w Legnicy, który wówczas zaczynał swoją działalność, bardzo liczył na organizatorzy satyrykonu, na współpracę z Muzeum Karykatury, ale z uwagi na odległość. Ta Legnica Eryka jakoś nie pociągała, nie jako miejsce, które stało się bardzo ważne dla rozwoju karykatury, ale został kiedyś zaproszony do jury. Organizatorzy wpadli na pomysł, że by dominowali Lipińscy. Była Olga Lipińska zaproszona, Eryk Lipiński. Eryk mówi, wiesz co, Fredek, tak mi się nie chce. Czy możesz za mnie pojechać? Ja mówię, ale jak się będę przesadzał? Jak się nazywasz? No i rzeczywiście pojechałem. Nie spotkało to się wówczas w Legnicy z wielkim entuzjazmem, bo liczono na Eryka, ale jakoś musiałem tam sobie obecność zaznaczyć, bo kolejny raz już na kolejny jury zostałem tam dopraszany.
Eryk mówi bardzo wdzięczny, mówi, wiesz co, że naprawdę bym się nie chciał do Legnicy jechać. Jego to świetnie rozumiem, miał wówczas 80 parę lat, ale wspierał i tutaj jest wiele osób, które z Satyrykonem miały i mają do czynienia, w związku z tym zawsze był za tym, żeby rzeczywiście, to nie była dla niego konkurencja dla nas tutaj, ale była to rzecz, która no, otwierała Polskę na świat, więc to było dosyć ważne, istotne i to najważniejsze, że funkcjonuje do dzisiaj. Co się piszesz do głowy, że właściwie był człowiekiem przedwojennym, trzeba powiedzieć. Znaczy on trzymał taki przedwojenny sznyt, jako chyba jeden z ostatnich ludzi tutaj, bo wielu umarło, wielu jego współczesnych umarło przed nim. I to było coś, czego już dzisiaj oczywiście nie spotykamy i co byłoby trudno wyjaśnić, na czym to polegało. Ale to było trochę tak, jakby pochodził z innego kraju, z innej Polski. Tej, której już nie było. Może inaczej. Może miał swoją elegancję taką ukrytą, która wpływała troszeczkę deprymująca na ludzi, a on to wykorzystywał tam, gdzie chciał. Tak jak tutaj żeśmy mówili, że w zależności od sytuacji, w zależności od ludzi, albo był otwarty, albo był zamknięty. I to też się może z tego brało, ale to rzeczywiście budziło respekt i dla niego to było bardzo wygodne, że tak jego odbierano. Ale też z taką właśnie, jak mówiliśmy, jak mówił też kurator tej wystawy, z taką wrażliwością na współczesność, na to, co się działo. Tak, był szalenie za czasy, kiedy ostatnie jego lata, miesiące, to z czasu po prostu upowszechnienia się faksów. I on był po prostu zafascynowany, ale mało tego, on przewidywał, że... Tak to ty powiedz może do tego jeszcze tak? Przewidywał, że... Tak, on przewidywał, teraz niedawno przeglądałam jego fewietony, które pisał, publikował w Kurierze Polskim, Kobyliński i on. Jego fewietony nazywały się Z okiem pesymisty. Później się zamieniali. I teraz przeglądałam te felietony i zdumiona byłam, jakie są dobre, jakie są naprawdę, jakie są trafne obserwacje w tym, co się dzieje. Między innymi w jednym z tych felietonów pisał, to był rok 79, pisał, że przewiduje, że niedługo telefony nie będzie się nakręcało nad palcem, tylko będą klawisze, że każdy będzie miał swój telefon i w tym telefonie będzie ekranik. W związku z tym, że mąż nie będzie mógł na przykład dzwonić do żony i mówić, jestem kochanie na konferencji. No to powie, że włączę kranik i pokaż, gdzie jest. To było w 79 roku. Czyli jeszcze dodatkowa rekipiński wizjoner. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję, że mogliśmy porozmawiać o człowieku, który jak pisze we wstępie do pamiętników Zygmunta Łużyńskiego miał tak naprawdę 9 życiorysów. Tak wyliczył i co najmniej. Tak. Bardzo dziękuję. Zuzanna Lipińska, Tomasz Lipiński, Irena Karel i Ferdynand Łuszczycki.